Cześć, witam Was serdecznie nad herbatą. Dzisiaj przy grze Zaira 1, mam nadzieję, że to dobrze wymawiam. Jest to gra tekstowa w klimatach Prometeusza, w klimatach Obcego. Osobiście jestem naprawdę ogromnym fanem, czy może nie takim ogromnym fanem, co naprawdę przepadam za tymi klimatami, przepadam za tym klimatem lat 80., kosmosem, jakimś takim motywem niebezpieczeństwa. No i zobaczyłem opis tej gry, zobaczyłem tę grę na Google Play i uznałem, że to jest po prostu coś, co musimy razem zobaczyć, więc dobrze. Wezmę jeszcze łyk herbaty. Możemy zaczynać. Jedna nowa wiadomość. Zobaczymy, czy to się nagrywa jeszcze na pewno. Raczej tak. Obserwatorium Puerto Rico. Witaj w dyrektoracie ONZ. Eksploracja i eksploatacja kosmosu. Jest to tajny plik zawierający odprawę przeznaczoną wyłącznie dla Twojej osoby. Usuń go i opróżnij kosz po przeczytaniu. Jasne. Lecimy dalej. Proszę pamiętać, by uruchomić załączony program czyszczący w celu umożliwienia odzyskania tego pliku. Dywizja Luna Unseed została postawiona w stan gotowości ze względu na niezidentyfikowany sygnał pochodzący z odległej części Księżyca, przechwycony przez załogę ISS, nie mylić z ISIS. Sygnał jest zdecyfrowany. Jak na razie, to znaczy o 12.08 listopada 2021 roku pozostaje nieczytelny. Zostaliście tymczasowo przeniesieni do dywizji Luna, stanowisko łącznika, dowódcy drużyny, jeszcze raz, dowódcy drużyny, wysłanej w celu zbadania sygnału na przystosowanym w tym celu statku kosmicznym. Celem misji jest zlokalizowanie źródła sygnału, odebranie o nim tylu danych, jak to tylko możliwe, oraz eksploatacja ich, jeśli ich przesył będzie niemożliwy. Masz pełne dowodzenie nad misją. Okej. To zaczynamy. Osuwamy, tak jak nam kazał. Satling. Rozumiem, że ta korporacja się nazywa Satling. Mam nadzieję, że wszystko ładnie słychać. I co teraz? Okej. Super, drużyna dostępna. Tutaj widzę jakiś stateczek na orbicie tego księżyca. Czy to jest nasz statek? No nic, zobaczymy. Okej, witam Was po przerwie. Zaczyna mi się rozgrywka w tym momencie. Szefie uszkodzone, być na linii. Nie trzeba tak męczyć komunikatora, konwerter głosu działa. Widzę, że przesyła pliki. Gdy tylko odpowiedzą, usłyszymy płaski, robotyczny głos odczytujący ich wiadomości. Słyszę Was, misja, co tam? Dobra, odpowiedziałam. Słyszę Was, misja. Widzicie, są cześć baza. Czyli my jesteśmy bazą, okej. Okay. Byśmy nas porzucili. Widzę, co mach nam, ile minęło? 6 godzin, 8 godzin ostatniego kontaktu. Co mogło zabrać 8 godzin? Zaraz wejdziemy w fazę lądowania. Trzymajcie kapelusze. Przesyłam odczyty radaru, czyli... Okej, okay, czyli rozumiem, że w tym momencie lądujemy na powierzchni Księżyca, żeby zbadać, z którego miejsca
dochodził ten sygnał. Awaria telemetrii. Pewnie się jakaś katastrofa nastąpi. Utracono połączenie, rozbili się. Cholera, halo. Brak połączenia. No to nie jest dobry znak. To na pewno nie jest dobry znak. Uszkodzone cali. Co się do diabła stało? Bones, co się dzieje? Może zachowajmy spokój. A przynajmniej postarajmy się jak na razie. Oh no. Tu przynajmniej jesteśmy na księżycu, tak. Misja odbiór. Czy ktokolwiek mnie słyszy, otrzaśnijcie się. Może czy ktokolwiek mnie słyszy. Okej, chyba. Czyli się jakiegoś takiego poważnego z załogą nie stało, aczkolwiek czy będą w stanie wrócić z powrotem na ziemię? Tego już nie wiemy. Ale jednak jakieś obrażenia są. Ale tak, później pokażę ci zdjęcie. Okej, okay, ten Savi jakiś, ten cały, to typowy śmieszek chyba, więc żadnych ofiar. Okej, okay, wiemy już żadnych ofiar, to może spytajmy się jak lądownik. No właśnie. Właśnie to, o czym mówiłem, czy będą w stanie wrócić na ziemię. Znaczy skończyłem rozsmarowanie po całej okolicy, no tak. Nawigacja działa. Okej, okay, czyli są w stanie wrócić na ziemię. Przynajmniej tyle. Jesteśmy 5 klików od źródła sygnału, czykolwiek by on nie było. Okej, okay, czyli rozbili się blisko tego miejsca. Nic do dodania, absolutnie nic. Okej, okay, czyli rozumiem, że wychodzą z tego lądownika. Zbadać źródło sygnału, zebrać tyle informacji, ile zdołamy. Wszystkie odkrycia natychmiast zgłaszać nam. Pytanie, co jeśli to kosmici? Nie wiem, dlaczego tu jesteśmy, jeśli to kosmici, próbujemy nawiązać pokojowy kontakt. Raczej nie chcemy się tłuc z kosmitami od razu, bazat. Tak jest serio, tak będę trzymał się mojego karabinu. Ruszać, nie ma czasu do stracenia oraz bons, czy wszyscy gotowi? Może to drugie. Znaczy, po katastrofie statku trzeba sobie dać troszkę czasu na ochłonięcie. Dokładne badania, Chase'a, ale w obecnej sytuacji. No okej. Tak, ten koleś Savage, jak to się tam czyta, to jest 100% typowy śmieszek w tej drużynie.
wskaźniki chemów aktywne, okay, czyli wyruszają ze swojego statku już na poszukiwania. Dobra. Zobaczymy, co tam się pojawi. Pas otwarty. No to wyłazić. Sierżant wychodzi pierwszy. Czy akurat teraz sąsiedzi muszą wiercić dziury w ścianach? Ej, koniec. Żadny, jestem na powierzchni. Wygląda na to, że jest bezpiecznie. Cholernie pięknie. Mamy tutaj dzień. Wierzcie lub nie, na horyzoncie góry i chmury. Jak to chmury? Na księżycu chmury? Pyłu elektrostatycznego, no tak. Spore kratery. No to można było się spodziewać tego na księżycu. Zimno i pusto. Jak moja była. Przynajmniej nie ma tu kosmitów, no tego jeszcze nie wiemy. To świetny pomysł. Jakieś selfie z księżyca może zaraz dostaniemy. Pierwszy snap z księżyca. Mam nadzieję, że nie nudesy. Redukcja szumu. Okej, okay, jest to nasza załoga. Sierżant, Bones i Savi chyba. No. Bardzo śliczny widok. Tam jakieś pioruny widzę za nimi, jakby jakaś burza. Nie wiem, czy zbliża się do nich ta burza, czy... Aha, to są te pyły. Te chmury pyłu elektrostatycznego. Elektrostatycznego. Dobra, zobaczymy, co się dalej wydarzy. Archiwum. Okej. Okay. To rozumiem. Musimy ruszać. No ruszajcie, panowie i panie. Nie widać śladu czegokolwiek przypominającego źródła sygnału. Jesteście 5 klików od niego. Może być zasłonięte przez zbocze. Będzie tak łatwiej znaleźć punkt obserwacyjny. Co z tego wybrać? Może ten punkt obserwacyjny najpierw. Najpierw bezpiecznie wszystko obadać, żeby nikt nam tutaj nie zginął w jakichś dziwnych okolicznościach. Nie, nie sądzę. Może jest pod ziemią. Okej, czyli jednak coś znaleźli. Właśnie zostawcie część. Jak palec środkowy zagęść ruchy. Raczej zagęść kicanie, no tak. Dobra, chcemy usłyszeć historyjkę. Dawno temu krążyła plotka, że Sowieci mieli swój własny program eksploracji Księżyca. Na niespodzianka mieli, ale wysyłali jedynie parę dronów i nigdy nie wysłali na Księżyc człowieka. Utracono połączenie. Coś się stało w tym momencie.
Nie wiadomo, co, co to mogło być. Czy może przez tą chmurę tego pyłu elektrostatycznego, czy... ale tego już się dowiemy w następnym odcinku. Dzięki, że byliście dzisiaj ze mną. Mam nadzieję, że się spodobało. I do zobaczenia kiedy? W piątek, tak? W piątek o 17. Tak mi się wydaje, w piątek o 17. Cześć, papa. Pa.